Wydawnictwo Parlando przedstawia. Mario Puzo, Sycylijczyk. Przekład Jan Jackowicz. Czyta Robert Jarociński. Karol poświęcam. Księga pierwsza. Michael Corleone. 1950. Rozdział pierwszy. Michael Corleone stał na długim, drewnianym nabrzeżu w Palermo i przyglądał się transatlantykowi wyruszającemu w drogę do Ameryki. Miał popłynąć tym statkiem, ale od ojca nadeszły nowe instrukcje. Pomachał na pożegnanie ludziom z kutra rybackiego, z którymi przypłynął do portu i którzy strzegli go przez ostatnie lata. Łódź płynęła białym kilwaterem olbrzymiego statku, niczym dzielne małe kaczątko, podążające śladem mamy. Siedzący w niej mężczyźni także mu pomachali. Miał ich już nigdy nie zobaczyć. Na nabrzeżu uwijali się robotnicy w czapkach i workowatych spodniach, którzy wyładowywali ze statków towary i pakowali na ciężarówki czekające przy długim basenie portowym. Byli to niscy, żylaści mężczyźni, wyglądający bardziej na Arabów niż na Włochów, w czapkach z daszkami, które ocieniały im twarze. Wśród nich znajdowali się nowi ochroniarze, pilnujący, aby nie spotkało go nic złego, dopóki nie zobaczy się z Don Croccem Malo, Capo di Capi, przyjaciół przyjaciół, jak zwano ich na Sycylii. Gazety i reszta świata nazywały ich mafią, ale słowo to nigdy nie przeszłoby przez gardło rodowitemu Sycylijczykowi. Tak jak nigdy nie nazwałby on Don Croccego Malo Capo di Capi, tylko użyłby określenia dobra dusza. W ciągu 2 lat sycylijskiego wygnania Michael słyszał wiele opowieści o Don Croccem. Niektóre tak fantastyczne, że omal nie wierzył, aby taki człowiek mógł istnieć naprawdę. Ale instrukcje ojca były wyraźne. Jeszcze tego samego dnia musi zjeść obiad z Don Croccem. Mieli przygotować wspólnie ucieczkę Salvatore Guiliana, najgroźniejszego bandyty w kraju. Michael Corleone nie mógł bez niego opuścić Sycylii. Przy końcu nabrzeża, nie dalej niż 50 metrów, czekało u wylotu wąskiej uliczki wielkie ciemne auto. Stało przed nim 3 mężczyzn. Ciemne, prostokątne sylwetki odcinające się na tle oślepiającej ściany światła słonecznego, które niczym złota ulewa spływało z nieba. Michael ruszył w ich kierunku. Przystanął na chwilę, aby zapalić papierosa i rzucić okiem na miasto. Palermo rozłożyło się na dnie Niecki utworzonej przez wygasły wulkan. Z 3 stron otaczały ją wzgórza, z 4 zaś otwierała się na oślepiający błękit Morza Śródziemnego. Miasto połyskiwało w złotych promieniach sycylijskiego południa. Ziemia mieniła się czerwonawymi odblaskami, tak jakby odbijała krew, która w ciągu niezliczonych wieków wsiąkała w sycylijską glebę. Złociste światło zalewało dumne marmurowe kolumny greckich świątyń, cienkie jak pajęcze nogi mauretańskie minarety, pełne zawiłej ornamentyki fasady hiszpańskich katedr. Na przeciwległym stoku stroszyły się blanki murów średniowiecznego normańskiego zamku. Wszystko to pozostało po rozmaitych okrutnych armiach, które rządziły Sycylią od czasów sprzed narodzenia Chrystusa. Wydawało się, że widoczny poza murami zamku łańcuch stożkowatych wierzchołków trzyma to trochę zniewieściałe miasto w dławiącym uścisku i w miarę jak sznur zaciska się mocno na szyi grodu, kat i jego ofiara osuwają się wdzięcznym ruchem na kolana. Wysoko w górze szybowały po olśniewająco lazurowym niebie niezliczone sycylijskie sokoły. Michael ruszył w kierunku 3 mężczyzn czekających na niego przy końcu nabrzeża. Z czarnych prostokątów wyłaniały się stopniowo twarze i sylwetki. Z każdym krokiem widział ich coraz wyraźniej, a oni zdawali się odsuwać od siebie, tak jakby na powitanie chcieli go wziąć w środek. Mężczyźni znali historię Michaela. Wiedzieli, że jest najmłodszym synem wielkiego Dona Corleone z Ameryki, ojca chrzestnego, którego potęga sięgała nawet Sycylii.
Podczas wykonywania wyroku na wrogu imperium rodziny Corleone zamordował wysokiego rangą policjanta z Nowego Jorku. Z powodu tego zabójstwa ukrywał się tu, na Sycylii, i w końcu, gdy sprawy zostały załatwione, miał wrócić do ojczyzny, na swoje miejsce następcy tronu rodziny Corleone. Przyglądali się Michaelowi, jak poruszał się zwinnie i bez wysiłku, z czujną ostrożnością. Patrzyli na jego zapadniętą z jednej strony twarz, która świadczyła o tym, że narażał się na cierpienia i niebezpieczeństwa. Bez wątpienia był człowiekiem godnym szacunku. Gdy Michael zszedł z pomostu, pierwszy powitał go ksiądz, który tęgą sylwetkę ukrywał pod sutanną, a na głowie miał zatłuszczony, przypominający nietoperza kapelusz. Jego białą koloratkę upstrzył czerwony sycylijski kurz. Widoczna nad nią twarz była pulchna i pospolita. Ojciec Beniamino Malo, brat wielkiego Don Croccego, odznaczał się nieśmiałym, pobożnym zachowaniem, ale był oddany swemu sławnemu krewnemu i nigdy nie niepokoił się tym, że obcuje tak blisko z diabłem. Złośliwi szeptali nawet, że przekazuje Don Croccemu tajemnicę konfesjonału. Ściskając rękę Michaela, ojciec Beniamino uśmiechnął się nerwowo. Wydawał się zaskoczony i uspokojony przyjaznym, choć zdeformowanym uśmiechem Michaela. Tak nie na miejscu u sławnego mordercy. Drugi z mężczyzn nie okazywał takiej serdeczności, choć zachowywał się dość uprzejmie. Był to inspektor Federico Velardi, szef sycylijskiej służby bezpieczeństwa. Tylko na jego twarzy nie pojawił się powitalny uśmiech. Szczupły i zbyt wytwornie ubrany jak na człowieka pobierającego rządową pensję, a jego zimne niebieskie oczy zdradzały genetyczne pokrewieństwo z pradawnymi normańskimi zdobywcami. Inspektor Velardi miał prawo nie darzyć sympatią Amerykanina, który zabijał wysokiej rangi policjantów. Mógł przecież popróbować szczęścia i na Sycylii. Uścisk dłoni inspektora był lodowaty jak dotknięcie klingi miecza. Trzeci mężczyzna był wyższy i potężniejszej budowy. Obok tamtych dwóch wydawał się ogromny. Przytrzymał dłoń Michaela, a potem objął go w serdecznym uścisku. Kuzynie Michaelu, powiedział, witaj w Palermo. Cofnął się i obrzucił Michaela przyjaznym, ale ostrożnym spojrzeniem. Jestem Stefano Andolini. Dorastałem razem z twoim ojcem w Corleone. Widziałem cię w Ameryce, kiedy byłeś dzieckiem. Pamiętasz mnie? Rzecz dziwna, Michael pamiętał. Albowiem Stefano Andolini reprezentował najrzadszy typ Sycylijczyka. Miał rude włosy. Stanowiło to jego wieczną udrękę, gdyż Sycylijczycy wierzą, że Judasz był rudzielcem. Kto ujrzał tę twarz, już jej nie zapomniał. Grube wargi dużych, nieregularnych ust przypominały krwiste, porąbane mięso. Nad nimi widniały owłosione nozdrza i głęboko zapadnięte oczy. Choć się uśmiechał, jego twarz przywodziła na myśl mordercę z sennego koszmaru. Jeśli chodzi o księdza, to Michael z miejsca pojął, co duchownego tu sprowadziło. Zaskoczyła go natomiast obecność inspektora Velardiego. Wywiązując się z obowiązków krewnego, Andolini szczegółowo wyjaśnił mu oficjalną rolę inspektora. Michael był ostrożny. Co ten gość tu robił? Velardi miał opinię jednego z najbardziej nieprzejednanych prześladowców Giuliana. Było też oczywiste, że inspektor i Stefano Andolini nie cierpią się nawzajem. Odnosili się do siebie z subtelną kurtuazją ludzi gotujących się do pojedynku na śmierć i życie. Kierowca otworzył im drzwi samochodu. Ojciec Beniamino i Stefano Andolini, pełnym szacunku, poklepywaniem po ramieniu, wskazali Michaelowi miejsce na tylnym siedzeniu. Ojciec Beniamino nalegał z chrześcijańską pokorą, aby Michael usiadł przy oknie, żeby mógł obejrzeć piękności Palermo. Sam zaś zajął miejsce w środku. Andolini także usiadł z tyłu, po drugiej stronie. Inspektor zdążył już wskoczyć na siedzenie obok kierowcy. Michael zauważył, że Velardi trzyma dłoń na klamce drzwi, aby móc je szybko otworzyć.
Przemknęło mu przez głowę, że ojciec Beniamino tak skwapliwie usiadł w środku, żeby stać się mniej wyraźnym celem w razie ataku. Niczym wielki czarny smok, auto ruszyło ulicami Palermo. Przy alei, którą przemierzali, wznosiły się pełne wdzięku mauretańskie domy, masywne, zdobione greckimi kolumnami budowle publiczne, hiszpańskie katedry. Domy mieszkalne zostały pomalowane na niebiesko, biało, żółto. Wszystkie miały balkony przyozdobione girlandami kwiatów, które zdawały się tworzyć nad ich głowami jeszcze jedną aleję. Byłby to ładny widok, gdyby nie patrole karabinierów, włoskich żandarmów, którzy z bronią gotową do strzału stali na każdym rogu. Wielu żandarmów widać też było na górujących nad ulicą balkonach. Auto, którym jechali, robiło wrażenie olbrzyma pośród otaczających go pojazdów, zwłaszcza zaprzężonych w muły chłopskich wozów, którymi przywożono tu ze wsi większość produktów. Były one pomalowane na wesołe, żywe kolory okrywające każdy centymetr ich powierzchni, aż po szprychy kół i dyszle. Na bocznych deskach wielu z nich widać było całe malowidła przedstawiające rycerzy w hełmach i królów w koronach w dramatycznych scenach z legend o Karolu Wielkim i Rolandzie, starodawnych bohaterach sycylijskiego folkloru. Na kilku wozach Michael dostrzegł jednak postać przystojnego młodzieńca w moleskinowych spodniach i białej koszuli bez rękawów, z pistoletami za pasem i przewieszoną przez ramię strzelbą, a poniżej nabazgrane niewyraźnie napisy, których dwie linijki kończyły się nieodmiennie wielkimi, czerwonymi literami układającymi się w nazwisko Giuliano. W czasie swego pobytu na Sycylii Michael wiele słyszał o Salvatore Giulianie. Jego nazwisko pojawiało się bezustannie w gazetach. Ludzie mówili o nim wszędzie. Młoda żona Michaela, Apolonia, wyznała mu, że co wieczór modli się o bezpieczeństwo Giuliana, jak to czyniły prawie wszystkie dzieci i młodzi ludzie na Sycylii. Uwielbiali go. Był jednym z nich. Człowiekiem, jakim sami pragnęli się stać. Młody, 20-paroletni został obwołany wielkim przywódcą, gdyż potrafił przeciwstawić się wysyłanym przeciwko niemu armiom karabinierów. Był przystojny i szczodry. Oddawał biednym większą część swoich przestępczych dochodów. Jako człowiek prawy nigdy nie pozwalał swoim ludziom molestować kobiet czy napadać na księży. Gdy wykonywał wyrok na donosicielu albo zdrajcy, zawsze zostawiał ofierze czas na modlitwę i oczyszczenie duszy, aby mogła zjednać sobie jak największą przychylność władców tamtego świata. O tym wszystkim Michael wiedział. Auto skręciło w boczną ulicę i wzrok Michaela przyciągnął ogromny, wypisany czarnymi literami plakat wiszący na ścianie domu. Zdążył tylko dostrzec widniejące w górnej linijce słowo Giuliano. Ojciec Beniamino pochylił się do okna i powiedział: to jedna z proklamacji Giuliana. Mimo wszystko w nocy Palermo nadal należy do niego. A co ona głosi? Zapytał Michael. Znów zezwala mieszkańcom miasta jeździć tramwajami, odparł ojciec Beniamino. Zezwala? Powtórzył Michael z uśmiechem. Człowiek wyjęty spod prawa zezwala? Siedzący po drugiej stronie Stefano Andolini roześmiał się. Tramwajami jeżdżą karabinieri, więc Giuliano wysadza je w powietrze. Ale przedtem ostrzegł ludzi, żeby z nich nie korzystali. A teraz przyrzeka, że już nie będzie podkładał tam bomb. Ale dlaczego Giuliano wysadza w powietrze tramwaje pełne żandarmów? Spytał sucho Michael. Inspektor Velardi odwrócił głowę i przeszył Michaela spojrzeniem swoich niebieskich oczu. Ponieważ Rzym w swej głupocie kazał aresztować jego ojca i matkę za zadawanie się ze znanym kryminalistą, ich synem. Faszystowskie prawo, wciąż nieuchylone przez Republikę. Ojciec Beniamino oznajmił spokojnym, dumnym głosem: mój brat, Don Croce, załatwił już ich zwolnienie. O, mój brat był bardzo zły na tych z Rzymu. Chryste, panie, pomyślał Michael. Don Croce był zły na tych z Rzymu.
kim w istocie jest ten mafijny Pezzonovante. Samochód zatrzymał się przed długim, pomalowanym na różowo budynkiem. Wszystkie jego narożniki wieńczyły smukłe niebieskie wieżyczki. Pod przyciągającym uwagę szerokim baldachimem w zielone prążki z napisem Hotel Umberto wejścia strzegło dwóch odźwiernych w jaskrawych liberiach ze złotymi guzikami. Ale przepych ten nie rozproszył uwagi Michaela. Obrzucił wprawnym okiem ulicę przed hotelem. Zauważył przynajmniej 10 ochroniarzy, którzy spacerowali parami albo opierali się o żelazną balustradę. Nie ukrywali swojej roli. Spod rozpiętych marynarek wyglądały rzemienie przytrzymujące broń. Dwaj z nich z cienkimi cygarami w ustach na moment zagrodzili Michaelowi drogę, gdy wysiadał z samochodu i zlustrowali go uważnym spojrzeniem, tak jakby brali mu miarę na trumnę. Nie zwrócili uwagi na inspektora Velardiego i pozostałych. Gdy przybysze znaleźli się w hotelu, odźwierni dokładnie zamknęli za nimi drzwi. W holu pojawiło się jeszcze 4 ochroniarzy, którzy odprowadzili ich długim korytarzem. Ludzie ci mieli dumne miny służących cesarskiego pałacu. Koniec korytarza zagradzały masywne dwuskrzydłowe dębowe drzwi. Siedzący na wysokim, przypominającym tron krześle mężczyzna wstał i otworzył je kluczem z brązu. Ukłonił się, przesyłając ojcu Beniaminowi porozumiewawczy uśmiech. Goście ujrzeli wspaniały apartament. Otwarte, oszklone drzwi ukazywały głębie pysznego ogrodu, z którego dochodził aromat cytrusów. Wchodząc do środka, Michael dostrzegł 2 ludzi postawionych na straży wewnątrz pomieszczenia. Zastanawiał się, czemu Don Croccego strzeże tak wielu ludzi. Był przyjacielem Giuliana, ale także zaufanym ministra sprawiedliwości w Rzymie. To też nic nie groziło mu ze strony karabinierów, którzy zapełniali ulicę Palermo. Kogo zatem i czego obawiał się wielki Don? Kto był jego wrogiem? Umeblowanie salonu zaprojektowano jak dla któregoś z włoskich pałaców. Stały tu przepastne fotele, długie i głębokie sofy przypominające małe okręty i masywne marmurowe stoły, które robiły wrażenie, jakby skradziono je z muzeum. Tworzyły one doskonałą oprawę dla człowieka, który wszedł właśnie z ogrodu, aby ich powitać. Już z daleka wyciągnął ręce, aby objąć Michaela Corleone. W pozycji stojącej Don Croce wyglądał tak, jakby szerokość jego sylwetki dorównywała jej wysokości. Jego głowę wieńczyły gęste, siwe włosy, kręcone jak u murzyna i starannie przystrzyżone. Oczy miał ciemne niczym jaszczurka, 2 rodzynki osadzone nad wydatnymi, mięsistymi policzkami. Policzki te przypominały 2 grube, machoniowe obladry, z lewej strony scheblowane na gładko, z prawej pofałdowane z powodu nadmiaru ciała. Zaskakująco delikatne były jego usta, nad którymi czernił się cienki wąs. Twarz tę spajał gruby jak kołek, okazały nos. Potężną talię opasywały ogromne, źle dopasowane spodnie wiszące na szerokich, niegdyś białych szelkach. Miał na sobie obszerną, świeżo wypraną, ale niedoprasowaną białą koszulę. Nie nosił krawata ani marynarki i stał boso na marmurowej posadzce. Nie wyglądał na człowieka, który moczy dziób w każdym handlowym przedsięwzięciu w Palermo, nawet skromnych straganach na rynku. Trudno było uwierzyć, że ma na sumieniu śmierć 1000 osób, że o wiele mocniejszą ręką rządzi zachodnią Sycylią niż Rzym. I że jest bogatszy od książąt i baronów, właścicieli wielkich sycylijskich majątków ziemskich. Uścisnął lekko Michaela i powiedział: Znałem twojego ojca, gdy byliśmy dziećmi. To dla mnie radość, że ma tak świetnego syna. Następnie wypytał swego gościa, czy podróż była wygodna i czy ma w tej chwili jakieś życzenia. Michael uśmiechnął się i odparł, że z przyjemnością zjadłby kęs chleba i popił kropelką wina. Don Croce poprowadził go natychmiast do ogrodu, gdyż wzorem wszystkich Sycylijczyków spożywał posiłki na wolnym powietrzu, jeśli tylko miał po temu sposobność. Stół ustawiono koło drzewka cytrynowego.
Połyskiwały na nim kieliszki i jaśniał delikatny biały obrus. Służący odsunęli obszerne trzcinowe krzesła.